Siemanko, z tej strony Dekerio. Jak widzicie, przede mną macie dzisiaj klawiaturę. Klawiaturę tę zakupiłem sobie dzisiaj i chciałem ją wam przedstawić, ponieważ jest to bardzo fajna alternatywa dla graczy, którzy nie chcą wydawać dużo pieniędzy na klawiaturę. Dzisiaj rozpakujemy klawiaturę i ją pokrótce omówimy. Jest to chińska firma, którą nie potrafię wymówić. No wiadomo, chińska, no bo po chińska, ale tania. W porównaniu do innych klawiatur, które kosztują bardzo, bardzo dużo. Ta klawiatura kosztuje tylko 50 zł, a jest, jak widzicie, bardzo fajna wizualnie. Ale zobaczymy, jak sprawdzi się, kiedy będziemy ją użytkować. Dobra, zaraz ją otworzymy jakoś. Tylko jak tu się ją otwiera? O. Tutaj jakoś się chyba otwiera do góry. Przepraszam, że tak aparat skierowałem tam. Ale muszę sobie poradzić. Dobra. Tu jakoś ją tu otworzymy zaraz. Ja sobie ten aparat postawię i już wam pokażę. O, tak będzie widoczne. Spróbuję jakoś wyciągnąć i pokrótce sobie ją omówimy. Dobra, jakoś ją już wypakowałem i teraz spróbuję ją wyciągnąć. Jest to klawiatura przewodowa. W sumie ma to swoje plusy i minusy. O, proszę. W sumie bardzo miło mi to zaskoczyło. Czy coś w pudełku jeszcze zostało? Coś tam jest. I to wszystko widzicie. Pudełko puste. W sumie to nie widzicie, bo jest ciemno. Więc to możemy sobie wywalić. I przejdźmy do tego, co było. Pierwsze co, to jest jakaś kartka. Są to cechy urządzenia, opis. I jakieś tam inne duperele, o tu zdjęcie jej. I w sumie jak, nawet nie jest to instrukcja. Jest to jakieś tam gówno. Dobra, to wywalimy sobie. I dziwiłem się, bo pierwsze co, wyciągam klawiaturę, patrzę. No kurczę, no tutaj strzałki. Tak, miały być one pomarańczowe, a nie ma ich. No dobra, wyciągam dalej, jak widzieliście przed chwilą i takie coś. Czyli przeciwki są wymienne. Bardzo, bardzo fajnie. Spodobało mi się to. Dobra, przejdziemy do samej klawiatury. Jakoś sobie rozpakujemy. Wywalimy. I na sam widok widzicie, klawiatura jak dla mnie bardzo fajnie się prezentuje. Dobra, więc przejdziemy od góry. Na górę ma jakieś przyciski. Tutaj jak widzicie możemy bezpośrednio sobie wejść do poczty, przeglądarki. Tutaj pomniejszyć, powiększyć obraz. Przystopować muzykę, wyciszyć i podgłośnić. Dobra, dalej no klawiatura standardowo, wszystkie przyciski. Fajnie, bardzo plus jest tej klawiatury, dlatego że przyciski są głębokie. Nie ma to jak niektórych klawiatur do netbooków, że po prostu są płaskie i źle się wciska, źle się na nich pisze. Ta klawiatura ma przyciski głębokie, na których bardzo fajnie się gra i bardzo fajnie pisze. Dobra, więc to z przodu, a tyłu. Tyłu w sumie nic tu nie ma, no. Jedyne co to tutaj, żebyśmy sobie mogli jakoś tą klawiaturę pod jakimś kątem postawić i żeby na fajnie leżała na ławce czy tam na biurku. W sumie z tej strony to wszystko. Tutaj widzicie fajny kształt tej klawiatury, taki inny niż, może pokażę ją trochę z daleka, inny niż zwykłe klawiatury. I długi kabel, nie wiem ile ma, chyba tu gdzieś pisał ile ma kabel, zaraz sprawdzimy. Kabel 2 metry, tutaj nie wiem czy zobaczycie, ale zapewne nie, bo ostrość. I to wszystko, teraz przejdźmy do samych tutaj klawiszy. Widzicie, one wyglądają tak, teraz spróbuję jakoś wypakować i wysypać. No, wydajcie. Dobra, to są nasze klawisze. Tutaj może nie będziecie widzieć, bo one pomarańczowe, tu je dam wam, da? Strzałki i sad. Zaraz próbujemy je wymienić. Dobra, mamy tu strzałkę. Nie wiem, co to jest jako strzałka, więc spróbujemy wymienić w ogóle. Nigdy tylko wyciągnąć. Nie ma jakiejś instrukcji. Więc... O, tylko wyciągamy i wsadzamy je tutaj na nasze miejsce. Muszę dobrze wcelować. No, chodź. O, i pięknie klawisz
działa. Więc prosta wymiana tutaj dwóch małych wymiennych, jakby coś się stało. Tutaj strzałki i A i S i D. Dobra, to myślę, że to będzie to wszystko. Tak wygląda klawiatura z daleka. Dla porównania dam wam klawiaturę Logitecha, która jest nieco droższa. Już tylko po nią pójdę. I porównamy sobie wielkością. Dobra, mam. Tu mamy klawiaturę Logitecha bezprzewodową. A tu klawiaturę przewodową za 50 zł. Widzicie, różnica jest, no ale nie ma co porównywać klawiatury za 100 zł, a klawiatury za 50 zł. Ogólnie jeszcze tej klawiatury nie użytkowałem, będę ją dopiero użytkował. Sprawdzimy, jak będzie się radzić z grami i jak będzie się na niej pisać. Dobra, myślę, że w tym filmiku to wszystko, to takie krótkie rozpakowanie, unboxing klawiatury, której teraz będę do tej pory używał. Na moim kanale możecie spodziewać się właśnie takich filmów, gdzie będę przedstawiał jakieś aplikacje, jakieś urządzenia, telefony i inne duperele związane z elektroniką. A w tym filmiku wam już dziękuję i zapraszam na kolejne i inne filmiki z moich gier. Dzięki, cześć! Trump's the motherfucker.